Tylko w Podlaskim Funduszu Rozwoju pożyczka obrotowa, eksportowa na nieruchomość, inwestycyjna, konsolidacyjna i inne. Stale rozbudowywana oferta, na bieżąco dostosowywana do aktualnych problemów i wydarzeń gospodarczych. Nam naprawdę warto zaufać. Jesteśmy w pełni bezpiecznym funduszem pożyczkowym. Podlaski Fundusz Rozwoju to marka sama w sobie. Przekonaj się o tym osobiście. Zawsze do Twojej dyspozycji. W przyszłym tygodniu Rada Miejska weźmie na tapet wartość stypendiów, jakimi wspierani są zawodowi sportowcy reprezentujący miejscowe kluby w trzech wiodących dyscyplinach. Na pierwszy rzut oka w tabeli nic się nie zmienia, choć od dawna mówi się w kręgach samorządowych o planowanej rewolucji, bo koszty wspierania sportowców są znacznym wydatkiem w miejskim budżecie. Realnie projekt zawiera zmianę, choć na pierwszy rzut oka faktycznie trudno ją wypatrzeć, potwierdza Bogdan Bezdziecki, szef Komisji Ekologii, Kultury, Sportu i Turystyki Miejscowej Rady. Ta zmiana dotyczy korekty, jaką proponuje się w wartościach stypendialnych dla drużyn przy osiągnięciu wyższych pozycji w rozgrywkach na danym poziomie. I tak po uwzględnieniu proponowanej korekty suwalscy siatkarze mogą liczyć, że na konta zawodników i trenerów przy aktualnym spozycjonowaniu drużyny w plus lidze co miesiąc miasto wyda do 30 tysięcy więcej niż według obecnie obowiązującej uchwały. W przypadku drużyny badmintonistów grającej również na najwyższym poziomie rozgrywek łączna wartość miesięcznych stypendiów łącznie zmieni się maksymalnie o 10 tysięcy złotych. Te nowe zasady mają obowiązywać do końca bieżącego sezonu. Kluby oczywiście spodziewały się wyższego wsparcia, jednak komisja odrzuciła ich propozycję, uznając, że oczekiwania są zbyt daleko idące. Propozycje pozostawienia stypendiów na tych samych poziomach i zasadach również nie wchodziły w grę, bowiem sponsorzy drużyn znacząco podnieśli nakłady na finansowanie swych podopiecznych. Miasto powinno, według obowiązujących reguł, coś dołożyć, przyznaje Bogdan Bezdziecki i potwierdza, że projekt zyskał pozytywną opinię komisji, którą kieruje. Jak odniesie się cała Rada, nie wiadomo. Według projektu żadna zmiana nie nastąpi w przypadku piłkarzy, którzy jako jedyni w sportowym tercecie wiodących suwalskich dyscyplin nie wykazują się spektakularnymi sukcesami.